czyli moment, w którym łopatka kija uderza piłkę. Oczywiście tak jak na samym początku w pozycji wyjściowej staraliśmy się, żeby łopatka była prostopadła do linii celowania, to w tym momencie to jest tak naprawdę jeszcze ważniejsze, żeby łopatka była prostopadła do linii, po której ma się poruszać nasza piłka. W jaki sposób to można zrobić? Otóż kij nie porusza się po linii prostej w ten sposób i bardzo trudno jest wtedy trafić piłkę, jeśli chcemy to osiągnąć w ten sposób. Niestety kij powinien się poruszać od wewnątrz do zewnątrz. Zresztą tak jest skonstruowany, że łopatka kija musi się obracać, szaft jest przymocowany na jednym z jej końców. I dzięki praktycznie tylko płaskiemu lewemu nadgarstkowi i kontroli nad nim jesteśmy w stanie obrócić kij do pozycji, kiedy on jest prostopadły do linii naszego celowania, później obrócić go w tę stronę. I płaski lewy nadgarstek, na to trzeba zwrócić największą uwagę w impakcie. Można robić różne cuda z ciałem, ale wszyscy golfiści zawodowi w impakcie mają zawsze płaski, ewentualnie lekko wygięty w ten sposób nadgarstek. Nigdy to nie jest w ten sposób, to co widujemy u początkujących graczy, że wyrzucają główkę kija. Tutaj później w ten sposób u nich wyglądają ręce. Starajcie się, aby wasz lewy nadgarstek był prosty i obracał się razem, podążając jakby za dolną częścią ciała, aby się obracał przez strefę impaktu. I wtedy wasze uderzenia będą soczyste, solidne, dalekie i nie za wysokie.